Audycja w cztery oczy. Zaprasza Krzysztof Kamysz. Dzień dobry, ja nazywam się Krzysztof Kamysz i witam państwa serdecznie w audycji W cztery oczy. A dzisiaj naszym gościem jest ksiądz Damian Siwicki. Misjonarz Krwi Chrystusa. Szczęść Boże, Księże, witamy serdecznie. Szczęść Boże, dzień dobry wszystkim. W czerwcu to już tak człowiek myśli o wakacjach, o urlopie, dlatego te nasze ostatnie audycje są, że tak powiem, lżejsze. Rozmawiamy o podróżach, gdzie spędzić wolny czas i tak dalej. No i tu jest taka alternatywa spędzenia wakacji, właśnie pod opieką księdza Damiana podobie komisjonarzy Krwi Chrystusa na 16 Kasperiańskich Dniach Młodzieży w Sanktuarium Krwi Chrystusa, które odbędą się w Częstochowie w dniach 25-28 lipca tego roku. Ale księżę Damianie, zanim przejdziemy do tego wydarzenia, zanim będziemy zapraszali młodych ludzi na no to piękne wydarzenie, które już ma swoją historię. Najpierw chciałbym, żebyśmy troszkę naszym słuchaczom, żeby ksiądz troszkę opowiedział naszym słuchaczom, później widzom o duchowości misjonarzy Krwi Chrystusa, ale zacznę od księdza. Jak to się stało, że ksiądz Damian został właśnie misjonarzem Krwi Chrystusa? Jakby ksiądz był taki dobry nam opowiedział troszkę o swoim powołaniu. Nigdy nie miałem pomysłu, żeby być księdzem, nie wyobrażałem sobie tego i mój tato był we wspólnocie Krwi Chrystusa, to taka wspólnota świeckich, którą prowadzą misjonarze Krwi Chrystusa i jako 15-latek miałem plany też na wakacje i nie pamiętam już, gdzie chciałem pojechać tam z kolegami. I tato wtedy powiedział: OK, ale słuchaj, pod warunkiem, że pojedziesz też do Częstochowy. Oni robią takie fajne rzeczy dla młodzieży. I sobie myślałem: O Boże, że to będą jakieś rekolekcje, cały czas msze, jakieś modlitwy. Ale tak mi zależało na tym wyjeździe innym, że powiedziałem: OK, dobra, jadę. I byłem zaskoczony bardzo, bo przyjechałem. Było wtedy. Około 200 osób na tym spotkaniu. No to było już trochę hmm. lat temu. Nie to myślę podobny okres, jak jakbyśmy jeździli. 95 rok i pojechałem. I bardzo fajny czas. Tam może specjalnie duchowo go nie przeżyłem. Nawet nie pamiętałem, kto prowadził to święto młodzieży. Pamiętam. Ale wróciłem taki zadowolony. I po jakimś czasie. Nie wiem, to zaczęła się szkoła średnia. Pierwsze jakieś takie kryzysy, bunty młodzieńcze. I też miałem z różnych powodów żal do Pana Boga, jakieś poszukiwania swoje. Czytałem o innych religiach i sobie w momencie takiego kryzysu zacząłem przypominać właśnie te rekolekcje wakacyjne, to święto, że tam widziałem ludzi, którzy byli no, tacy wydawali się radośni. Nie? Bez udawania, bez jakiejś tam szminki specjalnej i to nie dawało mi spokoju. Ja to tak myślałem o tym za każdym razem, kiedy było mi smutno, i dowiedziałem się, że w zimie mają być rekolekcje prowadzone też w Częstochowie. Ja mieszkałem 300 km od Częstochowy, ale to nie dawało mi spokoju. No I zdecydowałem się w ferie zimowe, mimo że miałem gdzie indziej jechać. Wstałem w nocy, powiedziałem rodzicom: Jadę na rekolekcję. Sam nie widziałem dlaczego. I to był moment taki przełomowy w moim życiu, kiedy na tych rekolekcjach, będąc w kaplicy, jakiś tam moment, może taki zwyczajny, ale ja po raz pierwszy w życiu poczułem bliskość Boga. Taki poczułem się ogarnięty przez Niego że jego miłość na mnie spływa i że dla niego nie jest ważne to, co robię, co zrobiłem też, może że nie wiem, nie byłem już jakiś czas w spowiedzi, ale że jestem przez niego kochany. I od tego wszystko się zaczęło. Ja wracałem do domu, widziałem, że teraz no, chcę być innym człowiekiem. I wtedy już po tych rekolekcjach była też myśl, że będę chciał być właśnie misjonarzem Chrystusa, czy to Nie, był... absolutnie nie, nie, jeszcze nie. <laughs> absolutnie nie. E, uh -huh. Ja czułem się dobrze uh -huh. u misjonarzy, uh -huh. Tak. Nie ja zacząłem do nich jeździć co miesiąc. E, miałem swoich przyjaciół, e, których tam spotkałem i to było dla mnie na początku ważne. Ale oni też chyba nie wiem, czy coś przeczuwali, czy nie, ale tak na przykład y, zaczęli zapraszać mnie, jakieś misje prowadzili w parafii, A pojedz z nami, podzielisz się jakimś doświadczeniem swoim. Y, zapraszali mnie, jak szli do bezdomnych, y, jak jeździli do narkomanów. Y, I czasami było tak, że jakoś jedyny z grupy nie miałem to zaproszenie. I to sprawiło chyba, że w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać. No, że fajnie byłoby to robić. I taka myśl, pamiętam, w sierpniu, w którejś wakacji mi przyszła, no, ale czemu nie, miał, nie mógłbyś tego robić? I to był taki pierwszy moment, gdzie tak w ogóle to mnie trafiło, że może też zostałbym misjonarzem. Nie myślałem tak o byciu księdzem, jak misjonarzem, właśnie. No i potem myślałem, myślałem o tym, były jeszcze różne. Zakręty gdzieś tam po drodze, bo poszedłem na studia, ale mm -hmm. bardzo szybko zrezygnowałem i jednak zdecydowałem się wstąpić do zgromadzenia Misjonarzy Kwi Chrystusa. Aha, to był ten moment. W jakim roku ksiądz Damian wstępował do? W 99 w listopadzie już, mm -hmm. nie? No bo to że mnie znali wcześniej, ja ich znałem, to Aha. dali mi taką szansę, że mogłem dołączyć nie od wakacji, ale jeszcze, mm -hmm. bo nie mieliśmy studiów na początku, tylko taki rok formacji specjalnej. Aha, 99 rok to 25 lat. Tak, w, w tym roku będzie. Pięknie. Mały <gry> Tak. Księży Damianie. E, misjonarze Krwi Chrystusa e, pewnie nie jest to zgromadzenie tak znane, jak jak e, na przykład Franciszkanie, Dominikanie, Salezjanie. E, gdyby ksiądz mógł troszkę powiedzieć więcej, e, dlaczego w ogóle w nazwie Zgromadzenie jest ta krew Chrystusa, na pewno to ma ogromne znaczenie. E, no właśnie. Czym się charakteryzują misjonarze krwi Chrystusa? Jaka jest ich, że tak powiem, specyfika tego zgromadzenia? Nasz założyciel, święty Kasper del Buffalo, on żył na przełomie XVIII-XIX wieku. On najpierw zapoznał się z. Zapoznał się, to może złe słowo, ale przez swojego kierownika duchowego był odpowiedzialny za taką grupę. Bractwo Krwi Chrystusa się nazywało, która spotykała się w Rzymie przy kościele San Nicola in Carcere. Tam mieli relikwie Krwi Chrystusa. On był księdzem diecezjalnym, Kasper del Bufaro. I za czasów Napoleona trafił do więzienia, dlatego że nie złożył przysięgi na wierność Napoleonowi. I wielu też księży, którzy nie złożyli tej przysięgi, trafiali do więzienia. Więc on przez cztery lata tułał się od więzienia do więzienia, też prawie tam umarł, a poszedł jako młody chłopak, on 22 lata miał, jak został wyświęcony. a jako 24-latka go już wzięli do, do aresztu, nie? Dzisiaj też mamy niektórych w areszcie. No właśnie. Pozdrawiamy księdza Michała. I tam 4 lata przeżywanie z jednej strony jakiejś niesprawiedliwości takiej ludzkiej, która się działa, a z drugiej strony też spojrzenie na krzyż, na to, co Jezus zrobił na krzyżu dla każdego. Nie tylko właśnie dla przyjaciół, też dla nieprzyjaciół. Za każdego z nas przelał krew. I to było takie jego odkrycie, kiedy wrócił już po upadku Napoleona do Rzymu. Chciał zostać jezuitą, ale papież powiedział: Słuchaj, może byś poszedł z misjami. Do tych miast, które dają schronienie różnym bandom, bo inaczej będzie trzeba te miasta zburzyć. Nie? On zebrał tam kilku księży, poszli z misjami i tak powstało zgromadzenie. A że ta krew, to doświadczenie więzienia i wcześniej było dla niego tak bliskie, to zdecydował, żeby zgromadzenie dedykować właśnie Krwi Chrystusa. Tak powstali Misjonarze Krwi Chrystusa w 1815 roku. I ten charyzmat nasz, nasza duchowość się rozwija, bo na początku no, to były przede wszystkim misje ludowe, ale potem zaczęliśmy też od strony takiej właśnie i biblijnej, i od strony teologicznej, duchowości patrzeć na krew Chrystusa, że ona przede wszystkim mówi o wartości każdego człowieka, że Jezus za każdego przelał krew i to jakby też jest taką główną częścią naszej duchowości, żeby młodym dzieciom, dorosłym starać się im pokazać, że są ważni w oczach Boga, że zapłacił za nich tak wielką cenę i przez to są przynajdrożsi. Ja uwielbiam, jak ludzie, ja byłem trochę czasu w Ameryce Południowej, w Głatymalii i w Peru. I tam ludzie mówią na nas, na misjonarzy, presjosos, przynajdrości. Nie? W Polsce się tak, nie używa tego słowa tak często. Ale to jest, yy... <laughs> no, mi się bardzo podobało, bo to pokazuje istotę też naszej duchowości i charyzmatu, nie? że o, i my, i oni jesteśmy wszyscy w oczach Boga właśnie przynajdrości. Mhm. Jak się słyszy to, no to dopiero zaczyna się to czuć. Nie? I o to chodzi, żebyśmy też w relacji Bogie, z Bogiem i też do tego prowadzili ludzi. Do przeżywania tego, nie tylko wiedzy, nie? że jesteśmy wartościowi w oczach Boga, ale przeżywania to każdego dnia. Tutaj też rozdajemy często młodym takie opaski. Ja też mam, mam wartość krwi Chrystusa. Przy okazji różnych rekolekcji, spotkań, żeby to pamiętali każdego dnia, kiedy stają przed lustrem. I to jest sedno tej duchowości, chociaż dalej no, odkrywamy kolejne. Aspekty, które są dla nas ważne, chociażby dzisiaj potrzeba tworzenia takich bezpiecznych miejsc. W Egipcie, kiedy pomazano, Pan Bóg chciał, żeby pomazali krwią baranka, odzwia, po to, żeby byli chronieni tą krwią. Nie ja tak samo dzisiaj czujemy się, jako misjonarze, wezwani do tego, żeby w naszych domach. Tworzyć takie bezpieczne miejsca, żeby samemu być takim bezpiecznym miejscem dla człowieka. Wiadomo, że zawsze jest słabość ludzka i też nie zawsze nam wychodzi, ale no to jest cel, do którego dążymy i co chcemy też rozwijać w naszych wspólnotach na całym świecie. Ta świadomość, że drugi człowiek jest ziemią poświęconą. I że potrzeba no, właśnie stworzyć taką przestrzeń, żeby też mógł być przyjęty, mógł wejść, to, to, to jest ważne. I duchowość pojednania. Krew Jezusa, która mówi innym językiem niż krew Abla. Bo ona woła o, o, o jakiś odwet, oddanie, też taka z ludzkiej strony, może jest to gdzieś wiadomo, usprawiedliwione jak najbardziej, ale pójście dalej, że krew Jezusa woła o niezatrzymywanie się tylko na tym, żeby po ludzku zostało coś wyrównane, ale ona woła o pojednanie, o uzdrowienie najpierw. No bardzo to jest takie, to co ksiądz powiedział, to słowo, że jesteśmy, to, to zdanie, że jesteśmy przenajdrożsi dla dla pana Jezusa jest takie, no piękne, piękne słowa, że rzeczywiście, że jesteśmy tak bardzo cenni. Cenni w, w oczach Boga. Księże Damianie, jeszcze kilka słów o misjonarzach, a mianowicie w obecnych czasach, jakie cele sobie stawiają misjonarze Krwi Chrystusa? Co, co w tych czasach jest jak waszą misją? Co jest potrzebne, szczególnie dla człowieka? że tak powiem praktycznie, co, co, co czynicie, że, żeby właśnie każdy człowiek mógł być tą, tą osobą, która jest przenajdroższa, żeby, żeby zrozumiała to przesłanie. Podzielę się na początek może takim doświadczeniem też naszym międzynarodowym, bo w aspekcie chociażby właśnie tego uzdrowienia, pojednania to przykładem jest to, co robimy w Chicago. Tam pracujemy między, można tak w skrócie powiedzieć, między gangami. I ta praca polega na tym, że gromadzimy ludzi w kręgach, takich pojednania. I tam często spotykają się osoby, na przykład, które straciły bliskich w strzelaninie. Są to rodzice, na przykład, dziecka, które zginęło, a po drugiej stronie jest ktoś, kto zabił ich dziecko. I tak sobie myślimy, no, morderca, ale. Ja tam byłem i się patrzę na przykład, nie wiem, no jest dziewczyna, która ma 14 lat to jest dziecko. I ona, ona to zrobiła. Nie są takie osoby. I prowadzenie potem tych ludzi i tych sprawców i ofiar do pojednania, no to jest długi proces, długotrwały. To jest wiele spotkań, dzielenia się, więc z jednej strony, prasa bardzo trudna. A z drugiej strony no widzimy, że bardzo potrzebna też w dzisiejszych czasach. Nie? Ja widzę też na tym gruncie polskim, że przydałoby się chociaż może w tym momencie jeszcze taki mamy opór przed tym, żeby sobie uświadomić to nie jak bardzo potrzebujemy między nami. Ja nie mówię tylko o Polakach, że jesteśmy podzieleni, nie? ale to też się gdzieś przenosi na te doświadczenie wspólnot w kościele czy w zgromadzeniu. Są różne mniejsze, większe sprawy, które nas dzielą, i że my potrzebujemy też ze sobą pracować dla pojednania, dla doświadczenia jakiegoś uzdrowienia, i żeby to prowadziło nas do dialogu, i to, o czym mówił Jezus, aby stanowili jedno. I to, też w ostatnich latach, to jeszcze w Europie pewnie jest trudniejszy, bo mamy wiele języków, ale na przykład to, że stworzyliśmy jedną prowincję w Ameryce Południowej, jedną prowincję w Ameryce Północnej, to pokazuje ten kierunek ku takiemu działaniu bardziej wspólnotowemu i świadectwie też wspólnoty i też mocy, mocy tej wspólnoty, nie? że więcej można zrobić razem. I też o to chodzi. Na tym polega Kościół. Też synodalność przecież w, w ostatnim czasie. Ten temat w Kościele, który cały czas przerabiamy. I to jest jakiś znak. Znak dla nas. Też dla misjonarzy, żeby pracować razem i też pracować ze świeckimi. W Polsce to jest chyba, patrząc na zgromadzenie na świecie, ważny aspekt że u nas ta praca ze świeckimi zawsze była ważna i jest ważna. Jak włączyć ich w, nas, w naszą misję, i żebyśmy byli i autonomiczni, ale też żebyśmy pracowali razem, nie, bo mamy ten sam kierunek, ten sam cel. No tak, jako młody człowiek poznałem misjonarzy Krwi Chrystusa właśnie przez wspólnotę świeckich. Przez wspólnotę krwi Chrystusa. I tak jak tutaj ksiądz mówi, te relacje były zawsze bliskie między ojcami księżmi a świeckimi, poprzez m.in. cztery kolekcje, czy comiesięczne dni skupienia i wiele innych, wiele innych działań. Księże Damianie, to tak pokrótce poznaliśmy ich historię. Księdza, jak to się stało, że właśnie jest misjonarzem krwi Chrystusa i, i troszkę czym są, kim są misjonarze krwi Chrystusa. A teraz przejdźmy do, do meritum naszego spotkania. No, jesteśmy na progu, na progu wakacji, na, na progu urlopów, planów różnego rodzaju. Planujemy wypoczynek typowo, że tak powiem, dla odnowy ciała, jakiś reset. Są też i, i rekolekcje. Y, czy, czyli jakby odnowienie tego ducha poprzez czas wakacji. No i właśnie w związku z tym, że, że, że są też takie miejsca, gdzie, gdzie odpoczywamy nie tylko w celu y, jakby odnowy naszego ciała, ale też y, odpoczynek z Panem Bogiem. I między innymi na pewno y, tym rodzajem odpoczynku są Odpoczynku, no chyba tak też można powiedzieć. Oczywiście. Kasperiańskie Dni Młodych, już szesnaste. Więc księżę Damianie, czym są te kasperiańskie Dni Młodych? Tak jak powiedziałem, 16. Nad nie wiedziałem, że już to tyle lat trwa. To no niestety czas szybko płynie, bo pamiętam, że na początku to, to zdarzyło mi się, że, że byłem na, na, na tym spotkaniu. Rozumiem, że to są mm, Spotkania stricte dla młodzieży, ale takiej tej starszej młodzieży, jak, jak widzę na, na, na komunikacie, do ilu lat mogą być uczestnicy tego spotkania? Księży Damianie, czym są Kasperiańskie Dni Młodych? Powiem od razu, że nie są rekolekcjami w sensie ścisłym. Są elementy duchowości, bo to jest ważne. Też mamy rok modlitwy. Papież nam tutaj to, do, nas do tego zaprosił, więc jasne, że modlimy się i chcemy pokazać też, że modlitwa jest czymś ogromnym bogactwem w kościele, że mamy tyle różnych form modlitwy i naszą codzienność możemy przeżywać w modlitwie i że ona jest szalenie atrakcyjna. Nie? Więc na kaspijskich dni dniach młodych zawsze chcemy to pokazać. Młodym, bo przyjeżdża młodzież, która jest związana już z kościołem, która jest w nim osadzona mocniej, ale też przyjeżdżają osoby, które albo gdzieś tam no, trochę odeszły, zgubiły drogę, ale przyjeżdżają też osoby, na przykład spoza Polski, ale z rodzin polskich, które na przykład już nie mają. Prawie żadnego kontaktu z Kościołem. Nie? Jest dla, niego, dla nich jest to zupełnie czymś nowym. Mm -hmm. Więc myślę, że to jest ważna rzecz w Kaspijańskich Dniach Młodych, czyli otwartość. Nie? Że każdy może poczuć się zaproszony i może poczuć się przyjęty dobrze. Nie? Nawet bez względu na swoje doświadczenie wiary. I stawiamy na relacje. Duży akcent, nie? bo to nie jest spotkanie tak duże jak na przykład Festiwal Życia, który blisko bardzo się dzieje w kokotku i tam przyjeżdża 2000 osób. Przyjeżdża do nas zawsze mniejsza grupa, ale to też daje możliwość na to, żeby stworzyć jakieś relacje, poznać nowe osoby. Więc to, że jemy na przykład w grupach na zewnątrz, że można spać pod namiotem, można spać w domu rekolekcyjnym. To są różne możliwości uczestnictwa Kaspriljańskich Dniach Młodych, że mamy też u siebie setkę harcerzy i oni też pomagają nam w zrobieniu tego, czyli organizacji na przykład gry terenowej, czy ogniska, czy zabezpieczeniu też spotkania, więc to na pewno jest też ważne, a jednocześnie sprawia, że młodzi robią coś dla młodych. I to jest fajne, że, że nie tylko my jako misjonarze to przygotowujemy, ale przygotowujemy to razem z młodymi, przygotowujemy to razem z siostrami, więc siostry też nie zabraknie, jak ktoś potrzebuje takiej właśnie, no spotkania też z osobą konsekrowaną, kobietą, to jest okazja do tego. Zaproszeni są goście zawsze, ciekawi goście, to jest, szukamy, Zawsze poświęcamy temu dużo czasu, żeby przemodlić to i zaprosić osoby nie tylko, które są znane. Niektóre z nich są znane, ale też takie, które mają coś do przekazania wartościowego, ważnego. I mhm. e, jest okazja, żeby no, przeżyć czy warsztaty, e, czy posłuchać świadectwa takich osób. Nie, W tym roku na przykład e, Michała Paksa Bukowskiego. On kiedyś był z zespołem, prowadzi e, Studio Raban e, w telewizji. Nie? Ale też w Młode Koty e, grają dobrą muzykę hip-hop. Więc on od strony młodych zawsze fajne świadectwo daje. Staramy się też, żeby te dni służyły kulturze. Więc staramy się też zaprosić zawsze jakiś teatr. W tym roku będzie teatr Bogi z Katowic. I fajnie, bo go tworzą osoby na przykład uzależnione, które wychodzą z uzależnienia, ale też bezdomne. Plus wolontariusze, którzy no, parali się teatrem. I robią naprawdę fantastyczną rzecz. I to, że mamy warsztaty, to pozwala młodym inspirować się, na przykład odkryć na tym spotkaniu coś, co będą chcieli potem rozwijać nie? jakiś talent, jakieś swoje zainteresowanie nowe nie? to też temu ma służyć. Czyli ta odnowa, która jest pojęta tak szeroko nie? czyli nawet ta fizyczna, duchowa, psychiczna. Nie, bo są warsztaty z Panią Magdaleną Pietrasiak na przykład, nie, o rozpoznaniu w sobie talentów. Nie, co jest moimi najważniejszymi, powiedzmy, nie wiem, piątka moja, nie, żebym mógł ją wymienić i to rozwijać jeszcze potem. Jest Kasper Gedon to jest bieg z przeszkodami. Więc nie, nie, nie jest obowiązkowo oczywiście dla wszystkich, nie, ale jak ktoś chce się zmierzyć i też to staramy się, żeby to robić w grupie, czyli takie sztafety dwójki. Nie stawiamy na indywidualizm, ale bardziej właśnie na taką wspólnotowość. Więc fajny czas na pewno i każdy coś dla siebie może znaleźć. Jest strefa lautu, gdzie na leżaczkach można poleżeć sobie kinoletnie. Więc od czwartku do niedzieli w krótkim czasie naprawdę wiele można przeżyć i za dobrą cenę. No właśnie mianie takie organizacyjne sprawy jeszcze do tego przejdziemy za chwilę, ale dlaczego Kasperiańskie akurat? Od Kaspra. tak, Tak, od razu jak przyszedł ten pomysł, żeby robić dni młodych, no to stwierdziliśmy, nie, no trzeba za tutaj założyciela. Tak, tak. jest, zareklamować założyciela. I świętego oczywiście. Um, to, to już ksiądz powiedział o tych właśnie gościach, bo zawsze, jak zauważyłem, zapraszacie ciekawe osoby, które mają rzeczywiście coś do powiedzenia. A jakie takie elementy stałe, no bo, bo trudno powiedzieć o całym programie od czwartku do niedzieli, co będzie się działo, ale takie stałe programy, bo rozumiem, że nie tylko dobra zabawa, boża Oczywiście. zabawa, ale też takie pewnie punkty e, religijne, że tak to nazwę. Co tak by mógł ksiądz powiedzieć o tych stałych punktach programu każdego dnia? Zawsze chcemy e, robić i robimy w piątki na przykład taki czas trochę pokutny, mieć miejsce na refleksję, na spowiedź. Ale też na adorację, na uwielbienie. Więc yy, każdego dnia yy, wiadomo, że mamy mszę świętą. Poza pierwszym dniem czwartkiem, bo wtedy jest dzień zjazdu, mm. zaczynamy takim bardziej integracją. Ale potem już każdego dnia msza święta jest zazwyczaj w południe. Yy, mamy też yy, możliwość, wiadomo, przyjrzeją sobie, które mają yy, większą potrzebę spędzenia czasu z Panem Jezusem. Więc na przykład my nie zaczynamy programu bardzo wcześnie. Zaczynamy go tam o 8 rano pobudką. Więc to nie jest tak źle. Słyszycie młodzi ludzie, <laughs> naprawdę można jechać. Możecie ale się tak, wyspać, ale jeżeli ktoś chce, od siódmej rano wystawiamy już Pana Jezusa. Nie więc można wstać wcześniej, można pójść na adorację. Po obiedzie wystawiamy Pana Jezusa i to jest y, zawsze dla tych, którzy chcą, szukają spotkania z Przednajświętszym Sakramentem, to taką możliwość dajemy. A poza tym, no to wiadomo, że jest modlitwa wspólna. Ona zawsze wygląda inaczej na początek dnia. Nie zawsze odbywa się w kościele. Czasem robimy to na trawce, bo akurat w Sanktuarium Krwi Chrystusa u nas w Częstochowie nie brakuje tego miejsca i lasu. Mhm, więc to daje mu duże możliwości. Yy, mamy też yy, to jest ważne wieczorem yy, taki czas yy, właśnie czy na ognisko czy na kinoletnie yy, yy, i to też jest często po programie mhm. nie? czyli do, dodatkowo tak wiadomo że wakacje nie są od tego żeby spać tylko tak, <laughs> więc tak. jest możliwość żeby trochę dłużej posiedzieć nie i właśnie przy ognisku czy przy śpiewaniu Oczywiście, posiłki to też jest nie, że w grupach jemy. Nie jest tak, że każdy sobie, tak jest często na innych spotkaniach młodych, ale no, bierzemy to na siebie, że przygotowujemy te posiłki dla młodych, którzy przyjeżdżają. No i w tych mniejszych grupach nie, to też służy integracji i temu, że. <ścoughs> Księże, można się też czegoś nauczyć. Oczywiście. Księżyc Damianie, w jaki sposób można się zapisać, zarejestrować, jeśli ktoś by był chętny, żeby wziąć udział w tych, w tych Kasperiańskich Dniach Młodych? Przypominam tylko, że one odbywają się już wakacje od 25 do 28 lipca. Bo rozumiem, że, że nie tylko indywidualnie można się zgłaszać, ale zachęcamy tu księży, którzy działają przy parafiach, żeby, żeby też jakby organizowali wyjazdy na te dni. Bo też się zdarzają takie, rozumiem, grupy też, przyjeżdżają księże ze swoimi... Oczywiście i tutaj mhm. pamiętam, że z Pelplina, z 10 lat temu była taka ładna grupa, prawie 20, mhm. znaczy z diecezji choćby, tak, tak. z Borów Tucholskich, z Tucholi przyjechali. Hmm. Bardzo fajnie tutaj pozdrowienia dla Huberta, jeżeli nas słucha. I oczywiście ksiądz Krzysztof Piątek, zapraszamy, tak. <noise> Innych księży. Można zapisać się na stronie, jest formularz zgłoszeniowy, to jest www.kaspersi.odkupieni.pl Jest też podany numer telefonu, też można dzwonić, od razu powiem jak go odbieram najczęściej. To jest 511-577-610. Na Facebooku, na Instagramie też jest właśnie stronka Kasperiańskiej Dni Młodych, więc tam też można otrzymać informacje, niektóre, których się potrzebuje. I zachęcamy, żeby też do końca czerwca przy zgłoszeniu też jest możliwość mniejszej opłaty, więc też warto. Czym wcześniej podejmie się decyzję, hmm. tym zawsze jakiś bonusik. Jasne. A... Też chyba nie jest tajemnicą, jakie są koszta, bo koszta nie, nie są. Jakby mógł ksiądz powiedzieć, jakie są koszta? Jeżeli ktoś decyduje się na to, żeby spać w namiocie, z wyżywieniem, całe spotkanie, no to jest koszt do końca czerwca 80 złotych, e, tak w lipcu 100 złotych. Tak. Jeżeli ktoś chce spać w domu rekolekcyjnym, to jest 100 złotych więcej, to jest 180 i 200 złotych w lipcu. Mhm. Także drodzy młodzi przyjaciele, naprawdę nie są, to nie wiadomo, jakie koszty, a z własnego doświadczenia powiem wam, że miejsce, gdzie się odbywają te Kasperiańskie Dni Młodych, jest naprawdę przeurocze, tak jak się Damian przed chwilą powiedział, jest i, i zasi, yy, zalesienie jest duże, duży teren, każdy znajdzie jakby taki przestrzeń swobodną, nie, nie, nie ma jakiegoś tłoku, jest i, i piękna kaplica a, Także naprawdę warto tam pojechać, nie tylko oczywiście ze względu na, na o, otoczenie, ale przede wszystkim na to, że i można się dobrze bawić, bo z tego, co też tam przeczytałem, również będzie obecny DJ Patty, tak? Nie wiem, DJ co. Patty, to jest nasza wspaniała DJ, Patrycja, <noise> tak jest niesamowita, jest tegoroczną absolwentką już szkoły muzycznej. Ostatnio mhm. też na Słowacji dostała nagrodę w jednym konkursie muzycznym, ale jest też świetnym DJ-em, i tak będzie, będzie z nami. Mhm. Będzie dyskoteka, więc. Mhm. Księżny Damianie, oczywiście rozumiem, że jeśli ktoś by potrzebował jakiejkolwiek rozmowy z, z księdzem, czy z innymi księżmi, jest też taka możliwość w czasie tego czasu. Oczywiście, przyjeżdżają inni też misjonarze krwi Chrystusa, jest nas kilku. Są siostry, siostry misjonarki Krwi Chrystusa, siostry świętego Józefa, siostry adoratorki Krwi Chrystusa. W tym roku też będą siostry Baranka, więc naprawdę mhm. nie zabraknie możliwości rozmów z księżmi, z siostrami. Mhm. Także no, drodzy młodzi, nie tylko młodzi, ale też również drodzy księża, jeśli byście chcieli spędzić dobrze czas. Spędzić to tak nie najlepsze słowo, bo to coś spędzam, coś odsuwam, ale wykorzystać czas letni na ładowanie akumulatorów duchowych, zapraszamy na 16 Kasperiańskie dni młodych. Jeszcze powtarzam to kilka razy, ale chyba warto, które odbędą się w sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie w dniach od 25 do 28 lipca. Hmm, tak, jak się Damian powiedział, gdzie można się rejestrować. E, koszt też już znamy. Jakby jeszcze tak kilka słów, księżędamianie Damianie, zachęty dla naszych młodych. Dlaczego warto wziąć udział w tych dniach, w kilku zdaniach takiej reklamy? Poprosimy. Ja lubię to słowo. Jeżeli chodzi właśnie o wakacje, nie spędzanie czasu czy wykorzystywanie, ale smakowanie wakacji. E, tak, i staramy się na dniach, żeby smakować e, ile się da, bo to też chodzi w życiu żeby wykorzystać dobrze czas, żeby mieć w sobie też pracować nad taką uważnością, żeby ucieszyć się nie? drobiazgami, ucieszyć się tym, co tu i teraz, i Kaspriński dni młodych dają taką możliwość, jeżeli ktoś tylko chce, to może to. Uczyć się, przeżywać, żeby potem też wykorzystywać w życiu, nie? bo to jest ważne: smakować wakacje, smakować życie i tym wszystkim, którzy się na to zdecydują, e e życzę e dobrego, czasu, dobrego już. czasu i owoców. I zapraszam. Co? Tak, także serdecznie e również zapraszam, e dołączam się do tego zaproszenia. No i warto pamiętać, że. Nie jesteśmy tylko ciałem, ale jesteśmy też duchem. Także, i tam na tych dniach, coś dla ciała, coś dla ducha. Smacznie jest, Księży Damianie? Bardzo, będą tak. naleśniki. <laughs> Także, kto lubi naleśniki, zapraszamy. Bardzo, bardzo dziękuję, Księży Damianie, za, za wizytę w naszym radiu. Przednalazł ksiądz czas dla nas. No i życzę, żeby wszystko się dobrze ułożyło. W, w organizowaniu tych dni. Pewnie to już trwało od jakiegoś czasu. Ale no i wielu, i wielu, wielu owoców. Niech, niech, ten, niech ten czas pomoże młodym ludziom zakochać się w Panu Bogu. Zakochać się w Panu Bogu i mieć Go jako przyjaciela. Amen. Amen. Dziękuję bardzo za zaproszenie. <laughs> Dziękuję. Ja tylko przypomnę, że naszym gościem był ksiądz Damian Siwicki, misjonarz Krwi Chrystusa dziękujemy, Dziękuję. a audycję realizował Miłosz Sadowski. Dziękujemy bardzo.